Cześć wszystkim, ja mam na imię Mateusz. Na dzisiejszym filmiku zaprezentuję Wam 10 najpopularniejszych ras w Polsce. Jeżeli Wam się podoba, zasubskrybujcie kanał. Numer 10. Golden Retriever. Psy tej rasy charakteryzują się inteligencją, posłuszeństwem oraz łagodnym charakterem. Golden Retrievery są energiczne, wytrzymałe i aktywne. Szybko przywiązują się do właściciela. Przyjacielskie i towarzyskie, potrzebują bliskiego kontaktu z członkami rodziny, dobrze tolerują inne zwierzęta w domostwie. Ze względu na swój karny i łagodny charakter, sprawdzają się jako towarzysze osób starszych i dzieci. Wyklucza to jednak ich zastosowanie jako psów stróżujących i obronnych. Nazwa psa nawiązuje do doskonałych umiejętności aportowania. Golden Retriever w wolnym tłumaczeniu oznacza złoty aporter. Są też przyjazne wobec dzieci. Numer 9. Buldog francuski. Niewielki, ale silny charakterem buldożek jest doskonałym kompanem dla dzieci. Łagodny i tolerancyjny, bardzo chętnie bierze udział we wszystkich zabawach. Należy też do niewielu psów, które chętnie się podporządkują, nawet kilkulatkowi, i posłusznie wykonają jego polecenia. Jest inteligentny i chętnie się uczy, jeśli go odpowiednio zmotywować. Można go zjednać ze smakołykami i dobrym słowem. Niczego się nie osiągnie ostrym traktowaniem czy krzykiem. Pamiętliwy i jeśli nie będziemy konsekwentni, chętnie wymiga się od nauki. Numer 8. Sznaucer miniaturowy. Sznaucer miniaturowy ma temperament małego psa. Charakterem natomiast jest zbliżony do sznaucera średniego. Psy tej rasy są wierne i mocno przywiązane do swojego właściciela. Główne cechy sznaucera miniaturowego to inteligencja, pewność siebie, wytrwałość i czujność. Jest psem do towarzystwa. Nadaje się również na psa stróżującego. Może startować w wielu dyscyplinach kynologicznych. Przyjazny wobec dzieci, może jednak ścigać koty. Wykazuje silny instynkt myśliwski, stanowiący nieraz zagrożenie dla małych zwierząt, jak ptaki czy gryzonie. Dobrze znosi warunki miejskie, ale ze względu na energiczne usposobienie potrzebuje długich spacerów. Numer 7. Husky syberyjski. Siberian Husky to pies o dużym temperamencie, żywiołowy, radosny i przyjacielski. Jest bardzo czujny, ale łagodne usposobienie sprawia, że nie nadaje się na stróża. Potrafi się szybko przystosować do nowych warunków. Jako pies o silnym charakterze może zdominować właściciela, jeśli mu się na to pozwoli. Świetnie dogaduje się z dziećmi, jednak z uwagi na jego ruchliwość i spontaniczność nie należy zostawiać go z maluchami bez nadzoru. Husky nie lubią samotności, dlatego najlepiej czują się stale towarzysząc człowiekowi lub przebywają wśród innych psów. Zachowały wiele cech typowych dla wilczych przodków. Częściej wyją niż szczekają, a w ich stadzie panuje ścisła hierarchia, co prowadzi czasem do walk dominacyjnych. Grupa przejawia też silne zachowania terytorialne i może być groźna dla intruzów. Ciekawość, spryt i duża sprawność fizyczna sprawiają, że husky jest mistrzem ucieczek. Jeśli trzymamy go na zewnątrz, ogród musi otaczać wysokie ogrodzenie. Dwumetrowy płot może nie być wystarczającą przeszkodą dla przedstawiciela tej rasy. Nawet największy ogród nie zastąpi jednak regularnych spacerów i treningów. Numer 6. American Stafford Terrier. American Stafford Terrier jest dynamicznym, odważnym i energicznym zwierzęciem, stąd ma on dużą potrzebę ruchu. Ułożenie tego silnego psa polega na podporządkowaniu go przewodnikowi od szczenięcia. Ma on skłonność do bujek ze względu na pierwotne przeznaczenie, to też szczenięta. Należy od początku uczyć przyjaznych kontaktów z innymi psami. Amstaffy wymagają bliskiego kontaktu z właścicielem. Numer 5. West Highland White Terrier. To niesamowicie inteligentne zwierzęta o ogromnym potencjale. Mogą mieszkać zarówno w mieście, jak i na wsi. Sprawdzają się w rodzinach z małymi dziećmi, jak i u osób starszych. Zabawny i o wesołym usposobieniu, rozweselą każdego i umilą zabawę swoim towarzystwem. Skore do zabawy, dlatego często biorą udział w zawodach agility, obedience i dog dancing. Numer 4. Berneński pies pasterski.
Psy tej rasy są łagodne i przyjazne w stosunku do ludzi. Tolerują dzieci i są wobec nich ostrożne, cierpliwe i opiekuńcze. Nie są agresywne w stosunku do gości, przechodniów czy innych zwierząt. Mimo to posiadają instynkt stróża. Zaniepokojone alarmują. Pilnują też przedmiotów należących do właściciela. Mają wrażliwą i plastyczną psychikę. Wymagają bliskiego kontaktu z człowiekiem, a pozbawione otoczenia ludzi stają się lękliwe. W ich rozwoju i wychowaniu bardzo ważną rolę pełni wczesna socjalizacja z różnymi przedmiotami i sytuacjami. Zapoznanie psa z jak największą ilością nowych sytuacji najlepiej przeprowadzić do 16 tygodnia życia szczeniaka. Potrzebują sporo ruchu. Berneńczyk ma dobrą pamięć i duży potencjał intelektualny. Numer 3. Yorkshire Terrier. Yorki są psami skorymi do zabawy, aktywnymi. Nie są agresywne i lubią towarzystwo ludzi. Tolerują dzieci. Przywiązują się do właściciela i mogą być nieufne wobec obcych. Ich szkolenie powinno być stanowcze, a zarazem delikatne. Numer 2. Labrador Retriever. Labrador Retriever to rasa psów żywiołowych, skorych do zabawy, także z innymi psami. Stworzone do pracy w wodzie i aportowania, potrzebują bezpośredniego kontaktu w pracy z człowiekiem. Lubią towarzystwo ludzi, dobrze tolerują dzieci i są cierpliwe w kontaktach z nimi. Numer 1. Owczarek niemiecki. Najpopularniejsza rasa psów w Polsce. Nic dziwnego, wszak to symbol psiej wierności, chyba żadna inna rasa nie dorównuje owczarkowi niemieckiemu we wszechstronności. To wytrawny tropiciel, ratownik, przewodnik osób niewidomych i opiekun osób niepełnosprawnych, wykorzystywany m.in. w policji, wojsku, ratownictwie, silny i inteligentny pies pracoholik, uwielbia musztrę i wykonywanie poleceń. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli podobał Wam się filmik, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam, czekajcie na więcej.